Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Ja wprawdzie, proszę Państwa, nie będę mówiła o tak ekscytujących rzeczach, jakim jest kardiologia interwencyjna, ale muszę Państwu powiedzieć, mimo że będę mówiła o jednej z postaci niewydolności serca, jakim jest kardiomiopatia przerostowa, również dzieje się tu bardzo wiele. I nasi pacjenci, którzy mają tę jednostkę chorobową, dzisiaj mogą bardzo skorzystać na tym leczeniu, które jesteśmy w stanie im zaoferować. Ale proszę Państwa, żeby dobrze leczyć pacjenta, to trzeba go również bardzo dobrze zdiagnozować i to jest naszym zasadniczym dzisiaj celem. Dobra diagnostyka, ona zwykle nabiera na sile, kiedy wiemy, że za zdiagnozowaniem pacjenta stoi możliwość zastosowania terapii. I muszę Państwu powiedzieć, że właśnie doczekaliśmy takich czasów, gdzie dzisiaj nasi pacjenci z kardiomiopatią przerostową mogą mieć terapię celowaną. Ale proszę Państwa, od początku. Co to jest kardiomiopatia przerostowa, czy w ogóle przerost mięśnia sercowego? Według europejskich wytycznych kardiomiopatia przerostowa to taka sytuacja, kiedy grubość mięśnia przynajmniej w jednym segmencie jest równa lub większa 15 mm. Możemy również rozpoznawać w takich sytuacjach, kiedy będziemy mieli na przykład wywiad rodzinny, wyniki genetyczne lub zmiany w EKG, również u pacjentów, u których ta grubość mięśnia sercowego będzie nieco cięższa, 13-14 mm. I również u chorych krewnych pierwszego stopnia, u których mamy jednoznacznie cechy kardiomiopatii, grubość ściany może być powyżej lub równa 13, aby rozpoznać kardiomiopatię przerostową. I tu mają Państwo właśnie przykłady badań echokardiograficznych pokazujących pomiar tego mięśnia. Widzimy, że w niektórych miejscach ta grubość jest właściwa, a w innych jest nieprawidłowa i ten już pomiar wystarcza, żebyśmy mogli rozpoznać właśnie kardiomiopatię przerostową. Ja tu Państwu również napisałam, że powinniśmy to w końcowym rozkurczu, najlepiej w osi krótkiej oceniać i musimy przejrzeć wszystkie segmenty, aby niczego nie opuścić w tej diagnostyce, jako że definicja mówi nie o całym mięśniu, ale o jednym segmencie wystarczy, aby rozpoznać kardiomiopatię przerostową. I też obok zamieszczam Państwu wykres, w którym widać, że pacjenci, którzy mają do 15 przerost mięśnia sercowego, to ryzyko nagłego zgonu nie jest tak istotne. Natomiast proszę zobaczyć, co się dzieje. Każde kolejne milimetry w grubości tego mięśnia istotnie pogarszają rokowanie naszych pacjentów. I oczywiście przerost tego mięśnia sercowego może być bardzo różnie usytuowany. Najczęstszą postacią jest ten przerost sigmoidalny, czyli część podstawna przegrody międzykomorowej jest przerośnięta, ale jak widzicie Państwo, również możemy mieć przerost w obrębie przegrody, możemy mieć przerost koniuszkowy, albo też uogólniony przerost, gdzie czasami wtedy, jeżeli to są takie graniczne wartości, możemy mieć problemy z zauważeniem. Chcę Państwu powiedzieć, że diagnostyka kardiomiopatii przerostowej dzisiaj bardzo nam się rozwija. My mamy podstawowe narzędzia, które są bardzo dobrze obecne w Polsce, jak echokardiografia. Trochę słabiej jest z rezonansem magnetycznym i chcielibyśmy, żeby to narzędzie w najbliższych latach było bardzo dostępne, ale również dostępne i obsługiwane przez bardzo dobrych ekspertów, ponieważ no, badanie to może wnieść bardzo dużo do rozpoznania zarówno kardiomiopatii przerostowej, ale jak i również innych kardiomiopatii i w ogóle diagnostyki kardiologicznej. Ale chcę Państwu również powiedzieć, że w tej diagnostyce pacjenta z przerostem mięśnia sercowego również wykorzystujemy inne narzędzia, takimi jak na przykład tomografia komputerowa. Ci pacjenci w trakcie, kiedy im przerasta ten mięsień sercowy i mamy niewspółmierność grubości do ściany, do światła naczyń, do przepływu wieńcowego, oni mają czasami dolegliwości pod postacią dolegliwości wieńcowych, w związku z czym musimy nierzadko wykluczyć chorobę niedokrwienną serca, aczkolwiek współistnienie choroby niedokrwiennej w kardiomiopatiach przerostowych nie jest tak częste, ale również wiemy i dzisiaj już mamy również świadomość, że przerośnięty mięsień serca to nie tylko czysta kardiomiopatia przerostowa, ale czasami mogą być to choroby naciekowe, choroby spikrzeniowe, które również powinniśmy dzisiaj już diagnozować, ponieważ mamy możliwość zastosowania terapii celowej. I to, co jest, proszę Państwa, dzisiaj dla nas w Polsce, myślę, jeszcze takim elementem, który byśmy chcieli bardzo rozwijać, to są badania genetyczne i myślę, że to jest bardzo ważna również działka ze względu na to, że z jednej strony pozwala nam na ostateczne potwierdzenie kardiomiopatii
klatki przerostowej, ale z drugiej strony coraz więcej wiemy na temat znaczenia mutacji poszczególnych genów, rokowania dla pacjenta z niewydolnością serca. Proszę zobaczyć, że u więcej niż 50% naszych pacjentów z kardiomiopatią przerostową mamy mutacje genetyczne, a u 40 do 60% tych mutacji są to pojedyncze, mutacja pojedynczego genu. Oczywiście rezonans magnetyczny potrafi nam doszczegółowić te wszystkie nieprawidłowości. Szczególnie tutaj będziemy z tego korzystali w takich sytuacjach, jak na przykład zmiany w mięśniach brodawkowatych, jak zobaczenie i uwidocznienie powikłań takich, jakim jest tętniak koniuszkowy, gdzie czasami w badaniu echokardiograficznym nie widzimy, ale również, proszę Państwa, mamy takie elementy, jak na przykład krypty mięśnia sercowego, które są bardzo dobrze widoczne w badaniach rezonansu magnetycznego i które nam jakby jeszcze dodatkowo mogą potwierdzić rozpoznanie kardiomiopatii przerostowej. Co więcej, one mogą też nas wskazywać na czynnik, bo uważa się, że właśnie występowanie mnogich krypt w mięśniu sercowym u pacjenta z przerośniętym mięśniem jest jedną z manifestacji właśnie wariantów genetycznych sarkomerowych w kardiomiopatii przerostowej. Również, proszę Państwa, poszukiwanie takich zmian jak tętniaki koniuszka w kardiomiopatii przerostowej. Tutaj zachęcam do tego, do dokładnego oglądania koniuszka, z tego względu, że czasami w tych kardiomiopatiach przerostowych my skupimy się na tym, że mamy przerost mięśnia, już później nie patrzymy na to, co dzieje się dalej, a proszę zobaczyć, ten tętniak jest bardzo istotnym czynnikiem ryzyka również nagłego zgonu, głównie w aspekcie występowania zaburzeń rytmu. I tutaj mają Państwo taką historię naturalną kardiomiopatii przerostowej. To, o czym najczęściej rozmawiamy, to są tak naprawdę pacjenci, u których mamy przerost i fantastycznie kurczący się mięsień serca. Ale widzicie Państwo, że ta historia naturalna zaczyna się dużo wcześniej. Czasami trafiają pacjenci, którzy nie mają przerostu. To, co Państwu mówiłam, uwarunkowania genetyczne, pewne rodzinne i również na tych pacjentów powinniśmy patrzeć i mieć to w głowie, z tyłu głowy, że czasami trzeba troszkę dokładniej zapytać pacjenta. Jeżeli widzimy, że ten mięsień serca jest zdecydowanie powyżej 12 mm, to również zastanówmy się, dlaczego on jest powyżej 12 mm. I wreszcie u części pacjentów mamy, proszę Państwa, również w naturalnym przebiegu ten niekorzystny remodeling, który występuje w kardiomiopatii przerostowej, czyli obserwujemy spadek frakcji, ale proszę zobaczyć, ten spadek frakcji nie jest jakiś dramatyczny, jak zwykliśmy to obserwować w chorobie niedokrwiennej serca. Tu mówimy o frakcji 50-65, więc niektórzy powiedzieliby, że to jest zupełnie prawidłowa. I wreszcie ciężka niewydolność serca wtedy, kiedy mamy poniżej 50%, a mamy przerost mięśnia sercowego. Zupełnie inaczej niż w kardiomiopatii rozstrzeniowej. I mamy też w tej naturalnej historii, tak jak widzicie Państwo, w tej pierwszej fazie, to co mówiłam, mogą być najpierw właśnie te krypty miokardialne, możemy obserwować zmiany płatków zastawki mitralnej, dodatkowe mięśnie, czy też obszary zwłóknienia w rezonansie magnetycznym, wtedy, kiedy jeszcze nie obserwujemy przerostu. Klasyczny typ stadium drugie, to jest to stadium, kiedy mamy frakcję powyżej 65%, ale już u tych pacjentów obserwujemy przerost mięśnia sercowego istotny, obserwujemy również te zjawiska echokardiograficzne, takie jak zawężanie w drodze odpływu z lewej komory, czy niedomykalność wynikająca właśnie z pociągania płatka zastawki mitralnej. No i tutaj mogą być również u tych pacjentów objawy pod postacią dolegliwości bólowych stenokardialnych, czy też również zawroty i omdlenia. I wreszcie niekorzystny remodeling, kiedy będziemy obserwowali poszerzenie się i lewej komory z towarzyszącym spadkiem i faza zejściowa, frakcja poniżej 50% z istotnym dalszym poszerzeniem i nawet tendencjami do zmniejszania grubości mięśnia sercowego, aczkolwiek ta grubość zwykle nie będzie tą wartością prawidłową, nadal będziemy widzieli jednak pewne cechy przerostu mięśnia sercowego. I tu mają Państwo obrazy echokardiograficzne, kiedy nie widzą Państwo jeszcze zmian w grubości, ale widzą Państwo właśnie kryptę, widzą Państwo przerośnięty mięsień. To jest postać klasyczna, w której Państwo mają już przerost mięśnia sercowego i to, co w tej grupie pacjentów może występować, to jest właśnie to zawężenie w drodze odpływu. Mówię może, aczkolwiek powinnam powiedzieć, że raczej często występuje, ponieważ zawężenie w drodze odpływu w tej grupie jest obserwowane do 70%.
połowy tych pacjentów mamy zawężanie w drodze odpływu, które jest w warunkach spoczynku, a u drugiej połowy jest generowane pewnymi testami stymulacyjnymi, które prowadzą do wygenerowania takiego gradientu. I tu mają Państwo właśnie takie próby prowokacyjne u pacjentów, u których mamy kardiomiopatię przerostową, to ocena tego zawężania jest szalenie istotna. Ona również wpływa na rokowanie naszego pacjenta. I wykazanie jest naszym obowiązkiem, obowiązkiem głównie echokardiografistów, bo w ich rękach zostaje złożona ta odpowiedzialność. U tych pacjentów, u których stwierdzamy podwyższony gradient w drodze odpływu, to mamy odpowiedź, ale u tych, u których mamy kardiomiopatię przerostową, a nie stwierdzamy gradientu w drodze odpływu, powinniśmy w trakcie badania echokardiograficznego czy wykonać test wysiłkowy, czy wykonać próbę Valsalvy, czy właśnie taką próbę siadania, stania. Nawet, proszę Państwa, te proste aktywności mogą spowodować istotny wzrost gradientu w drodze odpływu. I tu mają właśnie Państwo pokazany ten sam pacjent, u którego mamy w trakcie spoczynku gradient, który no, jest istotny, znaczy gradient 20, chyba dobrze widzę z tej odległości, a tutaj po wygenerowaniu mamy gradient, który już jest istotny i stawia nam tego pacjenta w zupełnie innej grupie pacjentów, pacjentów, u których powinniśmy zdecydowanie intensywniej myśleć o leczeniu tej jednostki chorobowej. I to, co Państwo tutaj jeszcze chcę Państwu pokazać, to zwykle na skutek tej przebudowy mięśnia sercowego dochodzi do zmian też płatków zastawki mitralnej i te płatki zastawki mitralnej, one są pociągane, co może nam generować z jednej strony zawężania w drodze odpływu, z drugiej strony mogą nam generować niedomykalność zastawki mitralnej. I tu mają Państwo właśnie fantastycznie nakładające się na siebie te dwie fale. Na to też trzeba zwrócić uwagę, aby nie rozpoznawać gradientu w drodze odpływu poprzez ocenianie niedomykalności zastawki mitralnej. I wreszcie ten remodeling, o którym Państwu mówiłam, poszerzająca się jama lewej komory z obecnością przerostu i wreszcie krańcowa postać kardiomiopatii przerostowej. Olivetto bardzo pięknie charakteryzuje te wszystkie stany. Ja nie będę tutaj Państwu opisywała ich. Można je znaleźć w publikacjach, gdzie pokazuje, jakie cechy. Najczęściej właśnie obserwujemy spadek frakcji. To, co obserwujemy w tej historii naturalnej, to zwiększenie ilości late enhancementów, czyli zwłóknienia w mięśniu lewej komory wraz z progresją kardiomiopatii przerostowej. Również widzimy objawy ze strony naczyń wieńcowych, zaburzenia mikrokrążenia, wzrost ciśnienia, napełnienia lewej komory, czy narastający gradient w drodze odpływu do pewnego etapu, a później ten gradient będzie nam spadał. Powiększenie przedsionka, któremu w kolejnej fazie mogą towarzyszyć zaburzenia pod postacią nadkomorowych zaburzeń rytmu, czy też komorowych później zaburzeń rytmu, migoteń przedsionków lub też zwiększonej częstotliwości występowania komorowych zaburzeń rytmu. I teraz proszę Państwa, jak leczymy? Pacjenci, którzy mają zawężanie w drodze odpływu, bo to jest tym krytycznym elementem w diagnostyce naszych i w postępowaniu powyżej 50 i są nieobjawowi, powinni mieć włączony beta-bloker lub verapamil. Natomiast u pacjentów, u których mamy objawy, to powinniśmy stosować taką terapię, która by pozwoliła na redukcję. Pierwszym naszym wyborem jest beta-bloker. Brak skuteczności tej terapii powinna nas zmusić do włączenia kolejnych leków, jakimi są CA-blokery. W części pacjentów najczęściej odstawiamy beta-bloker, włączamy CA-bloker. U części pacjentów w badaniach również klinicznych jest łączenie tych dwóch leków. Brak skuteczności tej terapii daje nam możliwość włączenia kolejnego leku, jakim jest mavacamten. I to jest nowość, którą mamy w terapii leczenia pacjentów z kardiomiopatią przerostową. Zastosowanie tej cząsteczki rzeczywiście powoduje istotną poprawę stanu klinicznego pacjenta, poprawę wydolności fizycznej, zmniejszenie objawów, jak również zmniejszenie gradientu w drodze odpływu. Co to jest ta cząsteczka, proszę Państwa, bo to jest nowość, którą mamy w możliwości stosowania dla naszych pacjentów. Jak widzicie Państwo, w kardiomiopatii przerostowej
obserwujemy, ta dysfunkcja polega na tym, że ta siła skurczu jest większa na skutek takiego silniejszego połączenia miozyny z aktyną. Zastosowanie tej terapii, zastosowanie właśnie mawakantenu powoduje, że to łączenie jest mniej silne i w związku z tym ta zarówno grubość mięśnia nam troszeczkę zmniejsza nam gradient przez w drodze odpływu u naszych pacjentów, ale również ten mięsień jest troszkę bardziej zrelaksowany. I mamy, proszę Państwa, na to dowody, że zastosowanie tej terapii bardzo skutecznie poprawia funkcję naszego, stan kliniczny naszego pacjenta. Jednym z takich klasycznych i najczęściej cytowanych badań to jest badanie Explorer-HCM, w którym to badaniu pierwszorzędowy punkt końcowy odnosił się do poprawy, jeżeli chodzi o szczytowe zużycie tlenu, jak również aktywności pacjenta, czy też jego wydolności w klasie Nycha. I jak widzicie Państwo, te punkty, ten pierwszorzędowy punkt końcowy osiągano poprzez połączenie zarówno jednego, jak i drugiego punktu, w zależności od tych parametrów, jakie tutaj były wyznaczane. Ale również było wiele drugorzędowych punktów końcowych, które również ulegały poprawie. Ja tylko Państwu poprawię to, co było w tym pierwszorzędowym punkcie końcowym. Proszę zobaczyć, jak istotnie poprawia się parametr, jakim jest PVO2. U pacjentów, którzy mają zastosowaną tą terapię, a są pacjentami z kardiomiopatią przerostową, ci pacjenci zaczynają zupełnie inaczej funkcjonować. I również ten drugi podstawowy parametr, jaki jest u pacjentów z niewydolnością serca, bo pacjenci z kardiomiopatią przerostową są pacjentami z niewydolnością serca objawowymi, jak istotnie poprawia się u nich, zmniejszają się objawy właśnie te, które demonstrują pacjenci z niewydolnością serca, czyli męczliwość, zła tolerancja wysiłku w porównaniu do tych pacjentów, którzy nie mieli zastosowanej tej terapii. I to, co jest dzisiaj naszą ogromną radością, którą mam przyjemność z Państwem się podzielić, to, że jest program lekowy dla pacjentów z kardiomiopatią przerostową, program, który będzie mógł być realizowany od 1 lipca. Wszystkie ośrodki, które chcą, mogą wystąpić o możliwość prowadzenia takiego programu. Do tego programu możemy włączyć pacjentów, którzy są z kardiomiopatią przerostową, objawowi w klasie Nycha 2-3 i mają kardiomiopatię przerostową z zawężeniem w drodze odpływu. To, co, o czym Państwu mówiłam, czyli mamy przerost mięśnia sercowego, mamy cechy zawężania w drodze odpływu i mamy objawy niewydolności serca, drugą, trzecią klasę Nycha. I ci pacjenci dzisiaj mogą być włączeni do takiego programu i mogą z tego programu bardzo skorzystać. Te doświadczenia, które mamy, pokazują, że pacjenci w bardzo krótkim czasie poprawiają swoją kondycję i chcą kontynuować bardzo tę terapię. My mówiliśmy o leczeniu, więc mówimy o nowościach, które dzisiaj są dla naszych pacjentów, ale oczywiście leczenie kardiomiopatii przerostowej nie musi się kończyć na leczeniu tylko farmakologicznym, aczkolwiek miejmy nadzieję, że nowoczesne rozwiązania farmakologiczne spowodują, że nasi pacjenci nie będą musieli korzystać z tych bardzo inwazyjnych rozwiązań terapeutycznych, jakim jest miektomia, jakim jest ablacja alkoholowa i u części pacjentów specjalnie stymulowana dyssynchronia skurczu lewej komory, aby zmniejszyć gradient w drodze odpływu z lewej komory. I tu jest jeszcze, proszę Państwa, dla tych pacjentów, których mamy kardiomiopatię przerostową, ale właśnie skrajną, z niewydolnością, o nich też musimy pamiętać. To są bardzo ciężko chorzy pacjenci z objawami niewydolności serca. I to są, proszę Państwa, pacjenci, u których frakcja jest poniżej 50%. Proszę nie myśleć, że pacjent, który ma kardiomiopatię przerostową, a ma frakcję poniżej 50%, to nie jest jeszcze tak bardzo chory pacjent. To jest bardzo chory pacjent. Jemu również powinien
powinniśmy poświęcić wiele uwagi, powinniśmy go leczyć tak jak pacjenta z niewydolnością serca, stosować to leczenie, które jest dedykowane dla pacjentów z niewydolnością serca. Również powinniśmy próbować wyjaśnić, dlaczego jest spadek tej frakcji. Być może są zmiany w naczyniach wieńcowych, które możemy u tych pacjentów modyfikować. Być może są zaburzenia rytmu, tachyarytmie, które również powinniśmy kontrolować. Wreszcie, proszę Państwa, należy u tych pacjentów rozważyć wszczepienie ICD ze względu na również zwiększone ryzyko nagłej śmierci sercowej. Ci pacjenci ze skrajną, z kardiomiopatią, z obniżoną frakcją wyrzutową zwykle mają bardzo istotnie obecne włóknienie w mięśniu sercowym. Ta obecność włóknienia powyżej 15% masy jest istotnie obciążającym czynnikiem rokowniczym i tacy pacjenci powinni być rozważani do wszczepienia ICD. U części pacjentów również do terapii resynchronizującej ze względu na to, że możemy obserwować również dilatację tej lewej komory, jak również część pacjentów może być kwalifikowana do urządzeń wspomagających krążenie i wreszcie do przeszczepu serca. Również, proszę Państwa, czego nie powinniśmy zapominać, widząc przed sobą pacjenta z kardiomiopatią przerostową, to ocena ryzyka nagłego zgonu. Mamy specjalne tutaj skory, które pozwalają nam na ocenę tego ryzyka. Ci pacjenci bardzo dobrze się nierzadko czują, a objawy, które mogą, czy też elementy, które decydują o tym rokowaniu, proszę zobaczyć, to jest gradient, którego może pacjent nie zawsze odczuwać, to jest grubość mięśnia, to jest wywiad rodzinny, to są nieutrwalone często skurcze komorowe. To wszystko może wpływać na rokowanie tego pacjenta, a więc oceniajmy pacjenta z kardiomiopatią przerostową co do rokowania i podejmujmy decyzję dotyczącą zabezpieczenia naszego pacjenta. I w podsumowaniu, diagnostyka kardiomiopatii przerostowej oparta jest o badanie echo serca, rezonans. Miejmy nadzieję, że teraz coraz częściej również badania genetyczne. Nowe rozwiązania terapeutyczne u chorych z lwoto, czyli z zawężaniem powyżej, z gradientem powyżej 50 mm słupa rtęci. Kardiomiopatia z obniżoną frakcją, leczenie farmakologiczne jak w niewydolności serca. W wybranych przypadkach zasadność zastosowania kardiowerterów, defibrylatorów, terapii resynchronizującej. Również w wybranych przypadkach zasadność zastosowania wspomagania komór, jak również przeszczepu serca. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.